Szukacie ciekawych atrakcji na Podhalu, które możecie odwiedzić całą rodziną? W tym odcinku przygotowałem dla Was listę top 20 atrakcji na Podhalu, które odwiedzicie zarówno w słoneczny dzień, jak i podczas ulewy. Zapraszam do oglądania, a w komentarzu pod filmem napiszcie, która atrakcja najbardziej do Was przemawia. Na początek Park Iluzji w Zakopanem. Ciekawa atrakcja dla dorosłych i dla dzieci. Podczas zwiedzania odkrywamy zakamarki, w których ukryte są złudzenia optyczne, symulacje, murale i instalacje. Możemy zobaczyć studnie bez dna, swoje odbicie w pomieszczeniu z lustrami, zrobić naprawdę wyjątkowe zdjęcie, a nawet poczuć, z jaką siłą wjechaliśmy. Osobom, które nie mają lęku wysokości i uwielbiają podziwiać naturę, polecam wycieczkę w chmurach, czyli spacer koronami drzew. Jest to drewniana ścieżka znajdująca się na granicy Tatrzańskiego i Pienińskiego Parku Narodowego w miejscowości Zdziar. Ścieżka zawieszona jest wysoko pośród drzew. Podczas spaceru mijamy przystanki edukacyjne, a na końcu ścieżki znajduje się 32-metrowa wieża widokowa. Fanom wodnych atrakcji polecam zaś spływ kajakowy na rzece Dunajec. Jest to bardzo fajna odmiana od gór i spacerów. Na miejscu możecie popływać kajakiem, pontonem lub tradycyjną łodzią flisacką. Kiedy już pojedziecie w tamte strony, koniecznie musicie odwiedzić zamek w Niedzicy. Zróbcie sobie tam dłuższy przystanek, bo w okolicy jest co oglądać. Możecie zwiedzić zamek z przewodnikiem i poznać trochę historii polskiego Spisza. Dodatkowo tuż obok zamku znajduje się zapora, która stanowi ciekawą atrakcję na spacer i fajne rodzinne zdjęcie. Niedaleko zapory znajdziecie regionalną karczmę Zadyma, przy której znajduje się Spiska Kraina Dobrej Zabawy, czyli park linowy dla dzieci i dorosłych. Atrakcje w postaci dmuchańców, gier i toru do zjeżdżania na pontonach, a także park miniatur z zabudowaniami Orawy, Spisza i Podhala oraz obiektów sakralnych i miejsc objawień maryjnych. Wracajmy na chwilę do Zakopanego, bo tam powstała świetna atrakcja dla dzieci w postaci papugarni. Każdy zwiedzający może na żywo podziwiać kolorowe, egzotyczne ptaki, które swobodnie latają w pomieszczeniu, siadając na ramionach zwiedzających osób. Papugi możemy pokarmić, a zdjęcia z tej przygody są naprawdę bajeczne. Jeżeli pogoda nie będzie Wam sprzyjać, wybierzcie się do Muzeum Figur Woskowych. Zdjęcie z Waszym ulubionym skoczkiem, piłkarzem lub aktorem będzie świetną pamiątką. Dosyć nietypową i równie fajną atrakcją, jaką znajdziecie w Zakopanem, jest też galeria figur stalowych. Jest to pierwsze miejsce na świecie, gdzie stalowe rzeźby tworzy się z elementów pochodzących z recyklingu złomu stalowego. Kolekcja liczy 600 figur i wszystkie są wykonane ręcznie. Nieodłącznym elementem pobytu na Podhalu jest przejazd kolejką na Kasprowy Wierch. Oczywiście polecam zakup biletów online. Unikniecie czekania w kolejce, która w okresie wakacyjnym potrafi być naprawdę długa. Sama kolejka to niezła atrakcja dla dzieci, a widoki z Kasprowego są niesamowite. Na mojej liście nie mogło oczywiście zabraknąć Morskiego Oka. Wyprawa w Dolinę Rybiego Stawu to wycieczka na cały dzień. Warto oczywiście rozpocząć ją wcześnie rano, bo trasa liczy sobie 8 km w jedną stronę, a nagrodą jest wspaniały widok na bajkowe, czyste górskie jezioro. Oczywiście znajdziecie tam schronisko z wyśmienitą kawą i szarlotką. Dodatkowo do trasy na Morskie Oko wygodnie dojedziecie gminną komunikacją publiczną. Busy kursują kilka razy dziennie i dowiozą Was na Palenicę Białczańską, więc nie musicie się martwić o miejsce parkingowe. To już połowa naszej listy. Zostańcie do końca, bo na końcu będzie coś dla fanów mocnych wrażeń. A tymczasem zapraszam Was do Grand Tatry na luksusowy i komfortowy wypoczynek w Białce Tatrzańskiej. Zresztą zobaczcie sami.
Jeżeli przyjeżdżacie na Podhale wiosną, koniecznie musicie zapolować z aparatem na krokusy. Znajdziecie je przede wszystkim w Dolinie Kościeliskiej, na Siwej Polanie, na Polanie Kalatówki, Polanie Kopieniec, Toporowej Cyrli, na drodze pod Reglami, na Polanie Zgorzelisko, a także w miejscowości Dzianisz i wielu innych mniejszych wioskach Podhala. Fioletowe dywany naprawdę robią wrażenie, ale pamiętajcie, że są pod ochroną. Jeżeli oglądaliście moje filmy, to na pewno pamiętacie wyprawę do rezerwatu przyrody Przełom Białki. Link do tego filmu znajdziecie tutaj. Miejsce naprawdę godne uwagi. Świetnie sprawdzi się na rodzinny piknik i relaks nad rzeką. Na rzece Białka możecie też popływać kajakami. Wystarczy poszukać lokalnych firm, które organizują takie spływy, zapewniając niezbędny sprzęt, kamizelki i instruktorów. Atrakcja, która bawi i uczy, to Tatrzański Park Edukacyjny. Zlokalizowana pod Wielką Krokwią zagroda to miejsce, w którym zobaczycie owce, kozy karpackie czy też lisa polarnego. Na miejscu znajdziecie również gry i zabawy edukacyjne. Pamiętajcie, że zagrodę z łaniami, danielami i kozami znajdziecie też w Grand Tatry. Kliknijcie tutaj, a zobaczycie film z naszego mini zoo. Kto lubi rozwiązywać zagadki, ten powinien wybrać się do zakopiańskiego Escape Roomu. Zabawa rozgrywa się w 5 pokojach. Jednym z nich jest Kraina Czarów, czyli pokój z grą dla dzieci. Wybierasz grę i przenosisz się do świata, w którym musisz wykazać się kreatywnością, spostrzegawczością i analitycznym myśleniem i zręcznością. Kiedy nie macie już pomysłu, jak zaplanować dzień ze swoim dzieciom, a nie chce Wam się opuszczać Białki Tatrzańskiej, polecam plac zabaw Bania Kids, który znajduje się obok hotelu Bania. Z Grand Tatry możecie tam dojść spacerkiem. Na miejscu wiele atrakcji dla dzieci, takich jak tyrolka, karuzela z oponkami, jeździki, gokardy, piaskownica, park linowy i wiele, wiele więcej. Tam dzieci nie będą się nudzić. Jeżeli macie dużo czasu wolnego, zabierzcie dzieciaki do nowego targu, do Jump Planet, czyli parku trampolin. Świetna zabawa i aktywność, która naprawdę potrafi zmęczyć. Jest jeszcze jedno bardzo oryginalne miejsce, które musiało znaleźć się na mojej liście, a chodzi o Be Happy Muzeum, w którym zrobicie świetne zdjęcia na media społecznościowe, na przykład w różowej wannie lub basenie wypełnionym piankami marshmallow. Mówiłem Wam już o papugarni, ale do mojej top listy musi też dołączyć myszogród z Zakopanem, w którym znajduje się mnóstwo miniaturowych wiosek z domkami, koleją i ośrodkiem narciarskim, które zamieszkują żywe myszy. Jest ich ponad 1000. To atrakcja dla osób o mocnych nerwach. I na koniec, coś dla osób, które lubią trochę poszaleć i nie boją się ekstremalnych przygód, czyli Monster Roller w Białce Tatrzańskiej. Jest to specjalna hulajnoga przystosowana do jazdy w zróżnicowanym górskim terenie, którą zjeżdżacie ze stoku Kotelnicy Białczańska. Oczywiście atrakcja dostępna jest latem, a potrzebny sprzęt wypożyczycie na Kotelnicy. Monster Roller to spora dawka adrenaliny i fajna przygoda. Na pewno jesteście ciekawi, gdzie teraz jestem. I już Wam odpowiadam. To wyjątkowe wnętrze to restauracja Schronisko Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej, które również gorąco polecam. Takiej kuchni nie znajdziecie nigdzie w okolicy. Jak widzicie, Podhale to miejsce, w którym nie można się nudzić. Atrakcji jest tutaj całe mnóstwo. Wystarczy tylko wyjść z pokoju i ruszyć po przygodę. A jaka forma wypoczynku na Podhalu najbardziej Wam się podoba? Musicie wybrać sami. Jedno jest pewne, znajdziecie tutaj to, co najcenniejsze. Naturę, ciszę, spokój, autentyczność, którą skrywają Tatry, ale też dozę zabawy i nowoczesnych pomysłów na spędzanie wolnego czasu. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że zainspirowałem Was do odkrywania Podhala. I oczywiście zapraszam do Grand Tatry na wiosenny wypoczynek jeszcze przed rozpoczęciem wakacji. Do zobaczenia!